Załupek tworzy się na penisie. Witajcie przyjaciele, witajcie ponownie w Healthy Strong, najlepszym źródle zdrowia na co dzień. Załupek to schorzenie występujące wyłącznie u mężczyzn z tej racji, że dotyczy penisa. I wyłącznie u mężczyzn nieobrzezanych. Polega ono na niemożności sprowadzenia na pletka z powrotem na żołądź. Odciągnięty uprzednio na pletek znajduje się w okolicy rowka zażołędnego i staje się zbyt wąski, żeby żołądź mogła się przez niego przecisnąć. Załupek może się pojawić w sytuacjach, gdy napletek nie jest przez dłuższy czas odprowadzany na swoje miejsce. Załupek przyczyny schorzenia. Zazwyczaj z załupkiem mężczyzna ma do czynienia zazwyczaj w sytuacji, gdy napletek został przedwcześnie odciągnięty. Odprowadzanie napletka przedłuża się w czasie, na skutek urazu żołędzi, do czego może dojść zarówno podczas stosunku płciowego, jak i podczas masturbacji. Ponadto załupek może wystąpić w każdym innym przypadku, gdy napletek długo znajduje się w swoim nienaturalnym, nieodprowadzonym położeniu. W rezultacie dochodzi do obrzęku i przekrwienia napletka, a w skrajnych przypadkach nawet do niedokrwienia i martwicy żołędzi. Szczególnie nasilone zmiany mogą pojawić się u tych mężczyzn, którzy przed wystąpieniem załupka mieli stan zapalny lub zwłókniały pierścień w obrębie napletka. Leczenie załupka. Terapia załupka polega na odprowadzeniu napletka na żołądź, zahamowanie narastającego obrzęku i niedopuszczenie do pojawienia się martwicy tkanek. Leczeniem schorzenia zajmuje się lekarz urolog. Najpierw stosuje się metodę zachowawczą, po stwierdzeniu załupka lekarz umiejętnie uciska obrzękniętą skórę na pletka, próbując odprowadzić go na żołądź. Gdy to nie skutkuje, konieczne jest nacięcie skóry na pletka. W znieczuleniu nasienkowym polega ono na wyłączeniu zakończeń i włókien nerwowych poprzez ostrzykiwanie wybranego miejsca licznymi wkłuciami. Stosuje się głównie prokainę i lidokainę. Aby stan chorobowy nie powtarzał się, w następnej kolejności zalecana jest operacja stulejki. Ważne, aby nie dopuścić do załupka ważne jest odpowiednie postępowanie z napletkiem, czyli odprowadzanie napletka na żołądź po oddaniu moczu kąpieli stosunku masturbacji. Jeśli jesteś nowy na kanale, pamiętaj o zasubskrybowaniu kanału i włączeniu powiadomień o postach naciskając dzwonek, aby nigdy nie przegapić żadnego z naszych filmów. Cóż, to wszystko, co mamy dzisiaj dla Ciebie. Dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia w następnym filmie. Do widzenia!